Moim gościem jest Cezary Gmez, dziennikarz Telewizji Polskiej. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dziś mija 8. rocznica śmierci generała Sławomira Petelickiego. Ja powiem panu szczerze, że przejrzałem przed rozmową z panem serwisy informacyjne, internetowe i zorientowałem się, że nie było żadnej wzmianki o śmierci generała, o tym, że ta rocznica dziś przypada. Nie wiem, jak to wygląda w mediach elektronicznych czy w radiu, znaczy w mediach w telewizji czy w radiu, bo tego nie byłem w stanie sprawdzić. Ale takie mi się nasunęło od razu pytanie, czyżby ludzie mediów zapomnieli o generale Petelickim i o tym, co się wówczas wydarzyło? Myślę, że nie zapomnieli. Myślę, że po prostu jest kwestia na tłoku innych wydarzeń związanych przede wszystkim z kampanią wyborczą, natomiast sam temat Petelickiego w tej kampanii oczywiście nie odgrywa roli, chociaż oczywiście kwestia działalności służb specjalnych również po 1989 roku i pomysłów na to, jak te służby specjalne oraz wojska specjalne, no bo jednostka GROM, którą stworzył Petelicki, należy do kategorii wojskowych, chociaż u swego zarania tak naprawdę to była jednostka najpierw jednostek nadwiślańskich, a potem podległa pod UOP-a, więc jednostka, która była swojego rodzaju formacją policyjną no i służbą specjalną poniekąd. Co możemy powiedzieć o generale Petelickim? Jaka była jego historia życia, gdybyśmy mogli tak pokrótce powiedzieć, czym zajmował się w okresie PRL-u, jak doszło do tego, że stał się dowódcą jednej z najważniejszych jednostek wojskowych w Polsce, takich najbardziej wyspecjalizowanych. Mówimy w tym przypadku o GROMie. Petelicki pochodził z samego jądra ciemności, jeżeli chodzi o system komunistyczny. To był człowiek, który tak naprawdę miłością, czy też pasją do służb specjalnych i wojsk specjalnych został zarażony przez Wacława Komara, czyli tak naprawdę ojca z PRL-owskich służb specjalnych. To postać rzeczywiście bardzo ciekawa, która miała bardzo duży wpływ na samego Petelickiego, no bo Wacław Komar to człowiek, który był związany z tak zwanymi Hiszpanami, czyli przedwojenny komunista, człowiek od mokrej roboty, człowiek, który wykonywał wyroki śmierci komunistów w Polsce, a następnie walczył w Hiszpanii po stronie tak zwanych republikanów, czyli tak naprawdę komunistów. I Hiszpanie, no bo tak ich nazywano, ta grupa, która przeszła przez brygady międzynarodowe, obok Kujbyszewiaków stanowili zasadniczy trzon aparatu represji w PRL-u i to oni go zbudowali. A trzeba od razu powiedzieć, że Wacław Komar był stosunkowo inteligentnym człowiekiem, on się wyróżniał na tle tej bardzo mizernej grupy ludzi, którzy dowodzili służbami specjalnymi komunistycznymi, wobec czego zrobił pewnego rodzaju karierę, chociaż dotknęły go też represje komunistyczne, ale można powiedzieć, że poniekąd Wacław Komar swoimi opowieściami, chociaż on nie był człowiekiem za bardzo wylewny, ukształtował osobowość Petelickiego. Drugą osobą, która miała wpływ na Petelickiego, to był słynny dowódca Czerwonych Beretów, czyli tej formacji specjalnej Wojska Polskiego, Ludowego Wojska Polskiego, Edwin Rozłubirski, generał, a też człowiek, który wówczas w wojsku był postacią legendarną, ponieważ stworzył tak zwanych komandosów, czyli jednostkę specjalną, która poniekąd można było powiedzieć, że Czerwone Berety poniekąd były protoplastą jednostki GROM. Ale w samym okresie PRL-u Petelicki był związany bezpośrednio z Służbą Bezpieczeństwa, bo to nie jest oczywiście prawda, co bardzo chętnie powtarzają obecnie szefowie wywiadu komunistycznego czy funkcjonariusze tego wywiadu, że to była jednostka znajdująca się poza Służbą Bezpieczeństwa. Nie. Departament pierwszy był immamentną częścią Służby Bezpieczeństwa, a ludzie, którzy w niego wchodzili, no składali po prostu typowo esbecką przysięgę, chociaż miała ona tam pewnego rodzaju wymiar międzynarodowy, natomiast ich legitymacje służbowe to były legitymacje Służby Bezpieczeństwa i byli w pełni podlegli komunistycznemu aparatowi represji. Taką osobą był również Petelicki, człowiek, który przeszedł dość gruntowne
przeszkolenie szpiegowskie, natomiast on nie był jakimś bardzo wybitnym szpiegiem, dlatego że bardzo często się zdarzało w Departamencie Pierwszym, że ci ludzie byli zorientowani tak naprawdę na trwanie. Jeżeli dostali się już na atrakcyjną rezydenturę zagraniczną zachodnią, no to oni bardzo chętnie korzystali z uroków życia na Zachodzie. Oni byli rzeczywiście pewnego rodzaju elitą. A warto wspomnieć, przepraszam, że wejdę w słowo, że Petelicki był na rezydenturze zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Szwecji, więc no, tam realizował tę działalność szpiegowską, no, ale tak jak pan powiedział, no, raczej oni nie byli zbyt aktywni w państwach demokratycznych. W tych rezydenturach zarówno w USA, jak i w Szwecji gro aktywności skierowana przeciwko środowiskom polonijnym. Departament Pierwszy naprawdę miał bardzo iluzoryczne sukcesy, jeżeli chodzi o pozyskiwanie agentury na Zachodzie, dlatego że zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych tam oficerowie kontrwywiadu, czyli oficerowie FBI, bo w skład FBI wchodzi komórka, która się zajmuje zwalczaniem obcych wywiadów, zdawali sobie sprawę, że jeżeli ktoś przyjeżdża do ambasady komunistycznego państwa, to albo jest oficerem służb specjalnych, albo jest tych służb specjalnych, czyli wywiadu współpracownikiem. I można powiedzieć, że około 90% personelu dyplomatycznego placówka to byli właśnie tacy ludzie, którzy albo nosili pagony, albo podpisali zobowiązanie do współpracy ze służbami. Jego aktywność ograniczała się w dużej mierze do inwigilowania środowisk polonijnych bądź osób z Polską jakoś związanych. A przede wszystkim chodziło o Zbigniewa Brzezińskiego, czyli człowieka, który swojego czasu był bardzo wpływowym doradcą do spraw bezpieczeństwa za czasów prezydenta Cartera, ale zajmował się też inwigilacją wolnej Europy i środowisk związanych z Janem Nowakiem Jeziorańskim oraz no, dokładnie to samo robił w Szwecji. Jak wiadomo, w Szwecji była duża polska emigracja, tak zwana pomarcowa, czyli osoby, które były najczęściej osobami pochodzenia polskiego. No i to była gro aktywności wywiadowczej. Mówię to też w cudzysłowie, no bo to nie była klasyczna wywiadowcza działalność. A jak doszło do tego, że powstał Grom? Petelicki, który wyrósł na tych opowieściach Rozłubińskiego i Komara, które były opowieściami przygodowymi i rzeczywiście miały charakter sensacyjny, bo to były osoby, które były osobami, powiedzmy sobie szczerze, o barwnym życiorysie, chociaż służy komunistycznemu państwu. I to ten pomysł, który miał Petelicki, początkowo ta jednostka była de facto jednostką tajną, która była ukryta w ramach jednostek nadwiślańskich, czyli tych jednostek, które nie podlegały MON-owi, tylko podlegały bezpośrednio pod MSW, czyli również pod Służbę Bezpieczeństwa poniekąd. I to były jednostki, które były przeznaczone do zadań specjalnych. No, jeżeli ktoś jeszcze pamięta lata PRL-u, to one się zajmowały między innymi ochroną placówek dyplomatycznych, ale nie był to jeden rodzaj ich aktywności. I tak naprawdę służby PRL-owskie miały dwie takie jednostki uderzeniowe, które były elitarne. Jedna to były właśnie wspomniane czerwone berety, ale one były przeznaczone raczej do zadań wojskowych, a druga to była właśnie jednostka nadwiślańska, która była po prostu zbrojnym raniem, powiedzmy, służby bezpieczeństwa. To, no, zresztą jest to wzór sowiecki, dlatego że do dzisiaj zresztą następczynika GB FSB ma swoje jednostki, które mają charakter wojskowy. Dość długo rzeczywiście Grom pozostawał ukryty w strukturach właśnie jednostek nadwiślańskich, a tak naprawdę jego kariera, czy jego sława tej jednostki zaczęła się od operacji Most, czyli przemieszczania kilkuset tysięcy osób pochodzenia żydowskiego do Izraela, która to akcja była między innymi koordynowana przez i zabezpieczana przez Petelickiego, wtedy to samoloty LOT-u i El Alu ze Związku Sowieckiego z międzylądowaniem w Warszawie przewoziły do Izraela no, naprawdę gigantyczną liczbę ludzi. No, do tego stopnia, że można powiedzieć, że ta akcja w pewnym sensie Izrael przecież nie jest wielkim państwem, zmieniła strukturę demograficzną Izraela i dzisiaj te osoby, które były przesiedlone wówczas przy operacji, mocno odgrywają też dużą rolę w politycznym samego Izraela. Można podejrzewać, że część z tych osób również ma podwójną podległość służbową, czyli nadal służą tym razem już pewnie służbie wnieszonej rozwiedki, czyli wywiadowi rosyjskiemu.
Kolejne lata funkcjonowania Gromu, ja nie chciałbym wchodzić w to, jakie były zadania realizowane przez Grom, bo nie jest to stricte tematem naszej rozmowy. Ale czy może pan pokrótce powiedzieć, jak pan ocenia generała Petelickiego jako dowódcę Gromu? Bo po prostu siłą rzeczy zna pan życiorys generała Petelickiego, więc jak sądzę, również w tym aspekcie jest pan w stanie powiedzieć, czy był dobrym generałem. Generalnie ocenia się, przynajmniej z tego, jaką ja mam wiedzę na ten temat, że był, no, trzymał twardą ręką chłopaków z Gromu, ale jednocześnie darzył go szacunkiem. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia jego postać? To trzeba od razu powiedzieć, że Petelicki, niezależnie od pochodzenia, nazwijmy to, z nieprawego komunistycznego łoża, był sprawnym organizatorem i rzeczywiście jednostka Grom została tak uformowana i tak wyszkolona, że ona dzisiaj nie ustępuje wielu innym jednostkom, chociaż tych jednostek oczywiście dzisiaj w Polsce mamy znacznie więcej, bo mieliśmy, nie wiem, chociażby komandosów z Lublińca i innych przedstawicieli wojsk specjalnych, ale trzeba rzeczywiście powiedzieć, że to była robota pionierska i robota, która rzeczywiście została dość dobrze wykonana, również przy pomocy Amerykanów, no, którzy się odwdzięczali swoimi technikami szkoleniowymi. Spora część oficerów Gromu, to są przecież ludzie po West Pointie czy innych amerykańskich uczelniach, czy również wykształceni w innych krajach Zachodu. Jednocześnie były tam pewnego rodzaju nowoczesne, na przykład tego typu, no to wydaje się, że to jest szczegół bez znaczenia, że żołnierz czy oficer Gromu mógł sobie wybrać broń, którą będzie chciał władać, którą będzie miał jako broń osobistą, tak żeby po prostu ona mu jak najlepiej leżała. I to jest kwestia, no, która wydaje się niby kwestią o małym znaczeniu, no ale trzeba zwrócić na to uwagę, że zazwyczaj jednostki wojskowe są wyposażane w jeden typ broni, co służy również temu, żeby po prostu żołnierz na wypadek, gdyby utracili własną broń, mogli się posługiwać bronią kolegi. Ale Petelicki wyszedł z założenia, że ci ludzie, którzy sobie dobiorą, czy chcą strzelać z Glocka, czy z Zighauera, czy z innego pistoletu, to oni sami najlepiej wiedzą, czego chcą strzelać, chociaż oczywiście byli szkoleni bardzo wszechstronnie, bo to nie było przecież tylko i wyłącznie szkolenie strzeleckie, ale bardzo ciężkie szkolenie. Nie, no, które przychodzą do dzisiaj oficerowie służb specjalnych. W pewnym sensie można powiedzieć, że Petelicki tutaj był pionierem tego typu wojsk. Kiedy w 1999 roku generał Petelicki przechodzi na emeryturę, tak naprawdę no, nie wyhamowuje ta jego aktywność okołowojskowa, jest doradcą do spraw bezpieczeństwa, współpracuje z szeregiem firm, którym właśnie w tym zakresie doradza, bywa w mediach jako właśnie osoba, która o tym bezpieczeństwie opowiada. Mówiono też o nim, że był takim celebrytą, był bardzo rozpoznawaną postacią, ale to się z czasem zaczęło kończyć, zaczęło wygasać po tym, jak w 2010 roku zaczął krytykować rząd Donalda Tuska za to, w jaki sposób prowadzone jest śledztwo okołosmoleńskie. Proszę powiedzieć coś więcej o tym okresie, jak to wyglądało, dlaczego Petelicki wszedł tutaj w taki no, spór, no, też poniekąd z własnym środowiskiem. Trzeba od razu powiedzieć, że Petelicki odszedł z Gromu nie do końca z własnej woli. Rzeczywiście on nosił w sobie pewien rodzaj żalu, że nie mógł kontynuować swojej służby. Natomiast rzeczywiście on się dość dobrze odnalazł w tych środowiskach biznesowych. Był człowiekiem no, zamożnym, jednocześnie rzeczywiście postacią jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci związanych ze służbami specjalnymi czy z wojskami specjalnymi, no bo tak naprawdę drugą taką postacią no to był jego kolega z Departamentu Pierwszego Gromu Czempiński, a pozostali raczej woleli pozostawać w cieniu. Petelicki rzeczywiście lubił błyszczeć, udzielał się w mediach, ale w pewnym momencie rzeczywiście zaczął być skonfliktowany ze środowiskiem, z którego się wywodził, no i rzeczywiście to, co się
został po roku 2010, a konkretnie po katastrofie smoleńskiej po 10 kwietnia 2010, sprawiło, że część jego środowiska przestała go tolerować, co spowodowało jeszcze większą frustrację z jego strony. On wówczas też został odcięty w dużej mierze od mediów i ludzie, którzy pamiętają go z jego ostatniego okresu życia, mówią o pewnego rodzaju frustracji, jaka mu towarzyszyła, a przez część swojego środowiska był wręcz uważany za zdrajcę. Dochodzimy do momentu, kiedy generał Petelicki, no właśnie, zdecydował się targnąć na swoje życie. Tak przynajmniej wynika z oficjalnego śledztwa, które było prowadzone przez prokuraturę, które zresztą śledztwo umorzyło, stwierdzono jednoznacznie, że generał Petelicki się zastrzelił. Okoliczności jego samobójstwa budzą do dziś szereg kontrowersji. Zastrzelił się w garażu swojego apartamentowca. No właśnie, no i pytanie, czy faktycznie to było samobójstwo? Pytam o to dlatego, że są zdania podzielone i też już rozmawiałem na ten temat z różnymi osobami i one też mają co do tego wątpliwości i nie mają wątpliwości. No właśnie, a jakie jest pańskie zdanie na temat śmierci generała Petelickiego? Ja nie mam wątpliwości, że czy też mam mało wątpliwości co do tego, czy generał Petelicki zadał sobie śmierć własną ręką, bo jestem przekonany, że tak, ponieważ to śledztwo było prowadzone rzeczywiście starannie. No i oczywiście tego typu historie spiskowe, które mówią, że za późno została dokonana sekcja zwłok. Przypomnijmy, że to był dość specyficzny moment, dlatego że cała Polska była wtedy przykuta do telewizorów, bo trwał bodajże mecz piłkarski Polska-Grecja. Ja nie jestem kibicem piłkarskim, więc nie pamiętam tych wszystkich meczów, ale rzeczywiście to był ważny mecz reprezentacji. No i raczej kibice byli wtedy przytuleni do telewizorów, niż zajmowali się czymkolwiek innym, ale faktem jest, że to śledztwo zostało przeprowadzone w ten sposób, że prokuratorzy zrobili co mogli w tamtych okolicznościach i ten wynik nagraniem, bo z samego momentu strzału nie widać, ono widać, że generał Petelicki zbliżył swojego samochodu i no, potem zdaje się tam zaczyna płynąć stróżka krwi. Nie widać rzeczywiście osób trzecich, ale to nie oznacza, że należy tą sprawę traktować jako zwykłe samobójstwo, dlatego że no, wszyscy przecież wiemy, że są metody, żeby jakąś osobę zmusić do targnięcia się na swoje życie. Wszyscy zapewne pamiętają słynną scenę z Ojca Chrzestnego, gdzie konsiliere w sposób zawoalowany daje świadkowi koronnemu do zrozumienia, że powinien popełnić samobójstwo i on to samobójstwo popełnia, co wywraca cały proces mafii, więc to nie są tylko i wyłącznie historie filmowe. Znane są tego typu przypadki, że osoby były zmuszane do popełniania samobójstwa. No, oczywiście okoliczności tej śmierci pewnie nigdy nie zostaną w pełni wyjaśnione, no, chyba że wyjdą na jaw jakieś zeznania świadków czy nowe okoliczności, ale nic na to na tym etapie nie wskazuje i myślę, że pytanie o to, czy to była rzeczywiście którą Petelicki zadał sobie z własnej woli, czy też został do tego zmuszony, będzie musiał pozostać pytaniem otwartym. A zastanawiał się pan na tym, a pewnie tak, dlaczego ewentualnie ktoś mógłby chcieć śmierci Petelickiego? Petelicki był człowiekiem niewątpliwie o dużej wiedzy na temat swojego środowiska, dlatego że on raz w czasach komunistycznych cieszył się zaufaniem swoich przełożonych i miał pojęcie o rozmaitych ciemnych sprawach, a jednocześnie przypomnijmy, że będąc dowódcą GROM-u też tą wiedzę zbierał, chociaż sam GROM nie był służbą specjalną taką jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, no to posiadał mimo wszystko z jednej strony duże doświadczenie bojowe, które było związane z najbardziej zapalnymi wówczas miejscami na świecie i misjami, które GROM wykonywał, ale z drugiej strony świetnie też się orientował w rozmaitych biznesach, które prowadzili przede wszystkim politycy z lewicy, dlatego że on był przecież z tym środowiskiem postkomunistycznym związany. No i niezależnie od tego, że pod koniec życia z tym środowiskiem był skonfliktowany, no być może jakaś wiedza tak naprawdę, którą zdobył, no przyczyniła się do tego, że targnął się na własne życie. Chociaż ale są to też, no trzeba się z tym zgodzić, że on znajdował się w stanie pewnej
depresję. Oczywiście można wyśmiewać tego typu argumenty, że cierpiał z tego powodu, że nie był zapraszany, przestał być zapraszany do TVN-u czy do innych stacji telewizyjnych, ale to niekiedy też gra dużą rolę, dlatego że osoby, które spadają z bardzo wysokiego stołka, mogą się boleśnie potłuc i boleśnie to odczuć.